Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jeśli szukacie dobrej podkładki pod myszkę, to trafiliście idealnie. Dzisiaj zaprezentuję Wam podkładkę TT eSports by Thermaltake White Raw Special Tactics. Podkładka bardzo dobrej jakości, dość duża, bardzo fajnie wykonana, występująca w dwóch wersjach kolorystycznych. Ja mam akurat białą, jest też podkładka czarna. Idealna pod myszki laserowe, dobra pod myszki optyczne, kosztująca jakieś 60 zł. Zapraszam do oglądania. Podkładka firmy TT eSports by Thermaltake, kosztująca jakieś 50 zł, będąca podkładką miękką, jedną z najlepszych, dodam, podkładek miękkich, jakie dane mi było testować. Sygnowana przez Aleksieja Whitera Krupnika, czyli znanego gracza progamera. Jej wymiary to 360 mm szerokości, 300 mm wysokości i grubość to 3 mm. Już Wam ją pokazuję, jak to wszystko wygląda. Zobaczcie, mamy taką bardzo fajną torbę też z karabinczykiem do przypięcia sobie do plecaka na przykład, więc najwyższa klasa. Sama podkładka bardzo dobra, warstwa antypoślizgowa, podkładka gruba, zapewniająca wspaniałe podparcie dla nadgarstka, podkładka także duża, jakby nie było. Mamy dwie wersje, białą i czarną, tutaj jest akurat biała, która przez kilka miesięcy użytkowania nie zdążyła się za bardzo zabrudzić. Można ją co prawda wyczyścić, umyć, ale i tak moim zdaniem przetrwała dobrze ten czas. No cóż, podkładka duża, podkładka jasna, bardziej przeznaczona według mnie do sensorów laserowych, które takie kolorowe i białe powierzchnie skanują lepiej. Natomiast jeśli chodzi o jej strukturę, to wygląda to właśnie tak. Są to takie mikro rowki, kanaliki i mimo wszystko nawet myszki optyczne testowałem na tej podkładce. Pracowały przyzwoicie, nie gubiły się jakoś specjalnie. Więc pomimo tego rysunku, pomimo białego koloru, myślę, że jest to podkładka dobra. Ogólnie według mnie jest to jedna z najlepszych podkładek, jakie dane mi było testować, ze względu na rozmiar, na rodzaj tej faktury i na jej grubość. Jest naprawdę świetna. No i przypomnę, koszt jakieś 50 zł, tak więc podkładka nie za droga, a na dobrych kilkanaście miesięcy intensywnego grania powinna wystarczyć, zanim się zacznie niszczyć. Tutaj po tych kilku miesiącach jedyne co zaobserwowałem, to jakieś delikatne zniszczenia brzegów i to wszystko. A uwierzcie mi, że ta podkładka była używana przez długie miesiące non stop. Testowałem na niej dobrych kilkanaście myszek, a więc dla niej to jest chyba najlepsza rekomendacja. Ja ze swojej strony gorąco polecam podkładkę firmy TT eSports by Thermaltake White Raw Special Tactics. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć.